sklepić. Witam serdecznie Was wszystkich, drodzy rodzice. Jesteście tutaj z nami nie tylko dlatego, że ustawa mówi, że szkoła ma trzy filary. Nauczycieli, których też dzisiaj serdecznie witam, rodziców i uczniów. To Wy jako rodzice macie najwięcej wiedzy na temat swoich potrzeb. My chcemy pomagać, my chcemy uczestniczyć w tym procesie kształtowania młodego człowieka. My pragniemy, tak jak Wy, by młody człowiek był człowiekiem spełnionym, szczęśliwym, przygotowanym do dorosłego życia. I to Państwo i my razem, wspólnie, co wierzę i Państwo, mam nadzieję, też to uczynimy. Witam serdecznie wszystkich rodziców klas pierwszych, bo to Państwo po raz pierwszy zaufaliście nam i posłaliście, w cudzysłowie, swoje dzieci do naszej szkoły, ufając nam, mając informacje, te, które napływały od dzieci, bo z dziećmi spotykaliśmy się w gimnazjach, napływały od dzieci sąsiadów, bliskich, znajomych, wreszcie napływały, jeśli chodzi o szereg informacji, od osób, które miały styczność ze szkołą. Proszę Państwa, szkoła to jest bardzo ważne miejsce w życiu młodego człowieka. By ten czas wykorzystać, to wierzę w to, Państwo przyczynicie się do tego, żeby wspólnie z nami przygotować młodego człowieka do życia, do pracy, do słusznych wyborów. Dzieci Państwa to są fajne dzieci, tylko trzeba nimi pokierować, pokazać, co jest dobre, co złe, niejednokrotnie wytykać błędy w sposób matczyny, ojcowski. Dlatego, by potem nie było rozczarowań. My nikogo na siłę w szkole nie ciągniemy. My dajemy szansę. Nasza szkoła jest olbrzymią szansą dla Was wszystkich. I nie boję się tego w ten sposób powiedzieć, bo w to wierzę. Jeśli z ponad 130 młodych ludzi przy niżu demograficznym decyduje się na przyjście do naszej szkoły, to są liczby, to są fakty. Jeżeli w innych szkołach nieprzekroczona jest setka, jeżeli mamy w tej chwili uruchamiany kurs kwalifikacyjny 24 ludzi, jeżeli mamy klasę zaoczną pierwszą 34 osoby, to są liczby. Ludzie nam ufają i mam nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania, bo one są wspólne, nasze. Dobro młodego człowieka, dobro uczniów. By tak się stało, zapraszam Państwa. Zapraszam, żebyście nie tylko przychodzili wtedy, kiedy nauczyciel zadzwoni, czy uczeń poinformuje, że jest zebranie dzieci. Zapraszam Państwa do codziennej współpracy, bo tylko taki system, taki model pozwoli na osiągnięcie sukcesu. Tylko w takich okolicznościach, jeżeli Państwo będziecie żyli życiem szkoły, życiem ucznia, jest szansa na sukces. To, co wielokrotnie mówimy. My mamy w tej chwili, od paru lat, coraz bardziej doskonałącą się formę współpracy z zakładami pracy. I nie tylko z dużymi budowlanymi, jak Uniwer czy Targu, i tu wymieniam nazwy, bo one są znane wszystkim. Firmy, które zdecydowały się pójść tą drogą. Zaprosiliśmy ich do współpracy. My nie mamy monopolu na mądrość. My chcemy, by młody człowiek osiągnął sukces. Dlatego też myślimy tymi kategoriami. Zapraszamy wszystkich życzliwych i kompetentnych na spotkanie, na wypracowanie sposobu współpracy. By tak się stało, to nie było to w ten sposób zorganizowane, że ja poszedłem, poprosiłem i jak składka wszystko idzie. To jest olbrzymi trud pracy i nie tylko mówię, ale tego grona pedagogicznego, moich zastępców, których od razu przy okazji przedstawię, pani Bernaszkiewicz-Kamina, jako dyrektor szkoły i pan Krzysztof Krzywicki, prezesujący na temat praktycznego. Dzisiaj z nami też jest szef Rady Rodziców, pan Wiesław Guzek.
całej rady nie będę przedstawiał, mam nadzieję, że wybaczą, ale generalnie rzecz biorąc chciałbym to uczynić, ale witam jeszcze raz Was serdecznie, bo siła naszej szkoły to siła tych ludzi, proszę Państwa. Nie jest rany tylko kierować zespołem ludzkim i być na stanowisku dyrektora. Natomiast sukces, jaki niewątpliwie jest, a dla mnie miarą sukcesu jest to, że młodzi ludzie nie giną na bezrobocie, że młodzi ludzie mają szansę na pracę. Ale żeby tak się stało, to trzeba przejść pewną drogę. I do tej drogi Państwa i młodzież zapraszamy na starcie nowego roku szkolnego 2014-2015. Bo mamy sposób na to, żeby na koniec można było mówić o sukcesie. Sukcesem dla jednych będzie ukończenie szkoły, dla innych zdobycie matury i ukończenie i zdobycie kwalifikacji zawodowej. Każdy z Was i z młodych ludzi ma prawo postawić sobie cel. Ale żeby tak się stało, muszą być świadomi. Wierzę w to, że pracując wspólnie, ta świadomość młodych ludzi wzrośnie. I my będziemy też czerpali radość, bo my nie czekamy, my to robimy, my też ich kształtujemy. Ale to Wy, kochani rodzice, rodzice znacie swoje pociechy jak najlepiej. Dlatego proszę i apeluję co roku. Przychodźcie do szkoły, pomagajmy sobie wspólnie. Mówcie naszym wychowawcom, jak jest Kazik, jaka jest Marysia, co zrobić, żeby do niej i do niego dotrzeć. Bo to jest bardzo ważne. Dotrzeć do młodego człowieka, pokazać, że masz talent do tego. To nie jest tak, że wszyscy są jednakowi. My staramy się przekazać, bo moi nauczyciele są w swoich obszarach pracy mistrzami i cieszą się, mogą swoim zasobem wiedzy, umiejętności podzielić się z młodym człowiekiem. My czerpiemy z tego radość. My nie tylko mamy gratyfikację i obowiązek, ale olbrzymią radość w momencie, kiedy wychowujemy i kształtujemy wiedzę i umiejętności tego młodego człowieka. Ale by tak się stało, to bez Państwa udziału, bez Państwa obecności w szkole nie uda nam się. To też ma świadomość. Świadomość tego, że Państwo i w domu, i w szkole macie wpływ na to, co się dzieje. Tak jest. W związku z tym zapraszam, raz jeszcze zapraszam, żeby przychodzić, być, kreować rzeczywistość, pomagać w procesie przekazywania wiedzy i umiejętności, w procesie wychowywania. Jeżeli dzisiaj pracodawca nie jeden mówi, może niech ten uczeń będzie mniej wykształcony, ale niech on będzie normalnym człowiekiem, szanujący drugiego człowieka, potrafiący znaleźć się w zespole, potrafiący pracować z drugim człowiekiem, to my go ukształtujemy. My, proszę Państwa, na bazie współpracy z dużymi firmami zapraszamy do współpracy innych małych, by pokazać, że można. Bo tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Firmy budowlane również większą interesy. To jest naturalne. Dlaczego? Młody człowiek jest stara praktyka, gdzie jest w zakładzie pracy, gdzie poznaje ten zakład pracy, gdzie spotyka się z miejscem pracy i zaczyna świadomie patrzeć, że warto w siebie inwestować. To musi nastąpić przemiana w myśleniu młodego człowieka. By tak się stało, między innymi stypendia naukowe. To przykład tego, co się stało u nas w szkole. Jeżeli firmy mówią tak, przychodzi do mnie młody człowiek, ma możliwości, ale myśli o tym, żeby spędzać czas inaczej. A może zachęcić go do nauki. I tak się dzieje. Jeżeli są stypendia za to, że 4,5 z przedmiotów zawodowych uczeń dostaje, plus przynajmniej bardzo dobre zachowanie i on to widzi. Przecież mi niewiele brakuje. Proszę Państwa, mieliśmy taki paradoks, ja o tym muszę powiedzieć, bo to była niezręczność. Jeżeli początkowo było 4,0, no firmy zobaczyły, że za duża grupa uczniów zaczęła się dobrze uczyć. To Państwa dzieci zaczęły się uczyć, to Państwa dzieci podjęły to wyzwanie. I myślmy pozytywnie, że nasza młodzież, Państwa dzieci, to są zdolne dzieci, tylko w pewnym okresie czasu nie trafiły na klimat, czy ktoś im ręki nie podał. My chcemy tą rękę im podać. My chcemy pokazać, że zakład pracy czeka, ale wcale to nie oznacza, że ja łańcuchami przykuję do tego stanowiska pracy młodego człowieka. I nie ma wyboru. My dajemy alternatywę, my uczymy przedsiębiorczości, my pokazujemy mniejsze zakłady pracy. Dzieciak ma prawo wyboru, ale szansa olbrzymia jest, bo jeżeli przykładowo ta sama pani od kadru
funkcjonuje w zakładzie pracy i współpracuje z naszą szkołą. Jeżeli jest koniec nauki, jest moment rekrutacji, a firmy mają olbrzymią koniunkturę na dzisiejsze czasy, to tak bym powiedział, jeżeli zamówień jest na 5 lat do przodu, jeśli chodzi o produkcję domów i szukają ludzi tu, mieszkających, młodych, którzy podejmą trud pracy, to jest olbrzymia propozycja. Jeżeli jest taki moment, że jest rekrutacja, przychodzą nasi chłopcy, a pani od kar mówi: Janku, ty się nie uczyłeś chyba dobrze, bo przychodziłeś tak w kratkę, no tobie nie bardzo możemy dać szansę, ale na miesiąc cię zatrudnili. Natomiast drugi chłopiec, proszę bardzo, przychodzi, jest stanowisko pracy, są zadowoleni, w międzyczasie w niego przylatują po świadectwo naturalne czy dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pytam, co się dzieje tak w procie. Pracujemy, nie ma czasu, to jak? Fajnie. To jest dla nas miód na serce, proszę Państwa. Radość młodego człowieka, że nie idzie do biura pracy, nie stoi w kolejce, myśli o sobie pozytywnie. Inwestuje w siebie, mam szansę na pracę. Proszę Państwa, możliwości studiów są przynieść się, tylko pytanie, co dalej. Młodzież, która do nas trafia, ma olbrzymią przewagę. Może w siebie zainwestować, ale żeby tak się stało, to moje koleżanki i koledzy, organ prowadzący, bo przychylność jest olbrzymia, bez tego nic by się nie działo, również pozytywnego w szkole. I wielu, wielu ludzi, którzy podobnie myślą, stwarzamy warunki do tego, żeby ten młody człowiek zainwestował się. Jak jest różny, ale rolą Państwa i o co serdecznie proszę, myślcie pozytywnie, przekonujcie własne dzieci, bo to jest olbrzymia szansa, żeby dzieciak czegoś się nauczył, musi być w szkole. A to jest czasami największy problem, jeśli chodzi o funkcjonowanie nas, że coś nie idzie, bo na jakimś etapie nie byłem na tej ilości matematyki, która pozwala na to, żebym dalej mógł się uczyć, przykładowo matematyce, ale z innych przedmiotów też jest to. W związku z tym my mamy możliwości, my mamy projekty, my mamy nauczycieli, którzy chętnie pracują po godzinach, pomagając tym młodym ludziom. Ten czas jest czasem ostatecznym, jeśli chodzi o inwestycje. Młody człowiek musi w to wierzyć, że to jest jego czas. Jeżeli mentalnie nie nastawi się i nie będzie myślał w takich kategoriach, to my administracyjnie nie stworzymy miejsc pracy. To my nie zapewnimy, że będą szczęśliwi. My chcemy, żeby ludzie młodzi rozważyli, jeszcze raz podkreślam, możliwość pracy tu na miejscu, bo ona istnieje. Po co wyjeżdżać, jeżeli można tą rzeczywistość kreować tu, w Bielsku? Czy są wszyscy szczęśliwi? Tego nie wiem. To sytuacja, każda jest inna, ta sytuacja jest każda inna. Ale generalnie, to co powiedziałem, nie jesteśmy szkołą zakładową, nie uczymy tylko tego, co jest niezbędne, żeby młody człowiek pracował w danym zakładzie pracy. My wyposażamy młodego człowieka w olbrzymi bagaż. Proszę Państwa, zapraszam, żebyście Państwo byli w szkole raz jeszcze, żebyście kształtowali charaktery, postawy uczniów. Bez Was nie damy rady. Razem uda się. Chcę, żebyście wierzyli w to, że ten czas można efektywnie wykorzystać. To jest czas młodego człowieka. Przekonujcie, bądźcie z nimi w szkole, ufajcie wzajemnie, budujmy relacje zaufania. To jest gwarantem tego, że nam się uda, bo innej opcji nie ma. Uda nam się, a o tym wszystkim będą i mówili wychowawcy, i dyrektorzy. Ja Państwa zapraszam. Zapraszam do szkoły. Szkoła, która zmienia się materialnie, uczestnicząc w projektach, dajemy i prawne staże, i wyposażamy młodzież, również chociażby w ubrania robocze. Zapewniamy dojazdy w czasie również staży wakacyjnych. To jest ważne. Generalnie rzecz biorąc, nie ma innej drogi. Ten schemat współpracy, który zadecydował o sukcesie, również funkcjonuje w przypadku małych firm samochodowych czy w innych branżach, bo mamy klasę wielozawodową, ale bez zaangażowania, bez wiary w to, że młody człowiek nie jest kimś gorszym dlatego, że przyszedł do szkoły zawodowej, to nie ma mowy o sukcesie. Mówcie swoim dzieciom, że mają przewagę, mają możliwość odnalezienia się w życiu, mogą spełniać się, ale warunek jest jeden. Niech zainteresowani chce się uczyć. My te warunki stworzymy. Dajemy ludzi, dajemy lokalów w postaci szkoły,
gdzie jest baza sportowa, hala sportowa Orlik, gdzie mamy siłownię, w tym roku kolejne remonty, klatki schodowe, korytarze. Tą rzeczywistość materialną zmieniamy. Wszystko po to, żeby było przyjemnie. I chcemy w zamian, żeby młodzież korzystała z tego, zgodnie z przeznaczeniem, żeby tą pracę, ten brud pracy uszanowali. Przeważnie tak to się dzieje. Są rodzinki niechlubne, ale pracujemy na tym. Ale generalnie, proszę Państwa, dzieci Państwa są fajnymi, młodymi ludźmi, w których warto inwestować. Zróbmy to razem. Państwo i my. Razem. Podam to, że Pani Dyrektor w tej chwili chciałbym jedynie jeszcze dodać, że nie tylko zajmujemy się nauką. My w szkole chcemy, żeby każdy, kto ma jakiś talent, go pokazał, a my pomożemy rozwijać się. Tak jak powiedziałem, baza sportowa to jest szansa dla tych, którzy uprawiają sport. Ci, co mniej lubią sport, no to ograniczają się do wychowania fizycznego. Natomiast ci, którzy mają talent, mogą bawić się w sport na wyższym poziomie i tu między innymi pomoc Państwa z finansowaniem wyjazdu, bo o tym też Pan Huzek będzie mówił, na co idą pieniądze z Komitetu Rodzicielskiego, między innymi na wyjazdy sportowe, ale trzeba tej organizacji sportowej. I tu za zgodą to przedstawię może Pana Mikołaja Juka, siatkarz, który prowadzi naszą grupę siatkarską. Myślę, że też będzie chciał kilka słów powiedzieć, ale katedrę UEF mam bogatą, Pani tutaj Beata Miszka, Rzeszowo, Pan Wiesław Kruch, Pan Janusz Kiergol, ci wszyscy, którzy kształtują te możliwości fizyczne młodego człowieka. Ale jak to kiedyś ktoś mówił, zdrowy ciele, zdrowy duch i coś w tym jest. A sport jednoczny pozwala na rozwój przestronny. Państwa, mamy też miejsce, gdzie artystów możemy przyjąć. Orkiestra. Ręka w górę, proszę Państwa, kto chciałby, żeby dzieciak grał? O, jedna osoba. Bardzo dobrze. Zwracam się w tym momencie, żeby się nie pieszyć, tylko przyjść do wychowawcy albo do Pana naszego Rzepińskiego. Proszę bardzo, tutaj może Pan Rzepiński się pokazał. Pan jest wyszkolowany. Na co dzień jest też opiekunem orkiestry, tym człowiekiem, który utrzymuje kontakt. Nie ma tutaj naszych orkiestrantów, ale generalnie rzecz biorąc chcemy, żeby młodzież również uczestniczyła w tych zajęciach. To bardzo ważne, żeby pokazać, że może z matematyki jestem gorszy, ale na przykład gram. A nie każdy potrafi grać. Tylko trzeba chcieć pracować, żeby nie było takiej sytuacji, że zapisze się albo my go zapiszemy, a potem jest hamulec. Jeżeli Państwo będziecie pomagali, no to nie ma innej opcji, to się uda, bo naprawdę warto inwestować potem gdzieś tam, prawda, w orkiestrze reprezentacyjnej Wojska Polskiego, bo takich też mamy gdzieś tam oddelegowane gra. Wojsko, kariera na życie, pomysł na życie. Proszę Państwa, to się może udać, tylko Państwo musicie uwierzyć, że bycie razem, wspólnie, do czego zapraszam, pozwoli na to, żeby powiedzieć, mój dzieciak ma taki talent, pomogę mu się tym rozwijać. Państwo i my razem. Bez Państwa nam się to nie uda, ale wierzę, że skoro dzisiaj jesteście w niedzielę, to będziecie w szkole razem z nami i zawsze będziecie nas wspierać, bo dobro dziecka jest najważniejsze. Państwa dziecka, naszego dziecka, bo Państwa dzieci są naszymi dziećmi. Zapraszam i myślę, że na ten sukces jesteśmy, krótko mówiąc, skazani. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.